Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Słuchajcie, dzisiaj sobie pogadamy o dźwięku, bo mi jeden z kolegów napisał: stary, jaki ty masz sposób, że w OBS-ie wszystko ci działa zajebiście? Na przykład mogę powiedzieć, że mam zablokowaną głośność tutaj i tutaj i oba suwaki mam ustawione na 90%. Wchodzimy sobie w ustawienia dźwięku. I tutaj głośność mam ustawione mikrofonu i głośność toru audio z komputera mam ustawione wszystko na 90%. I to wystarczy. Ale pokażę wam coś. Mając tutaj ten suwak, jak teraz widzicie, działa mi mikrofon zajebiście, że nie ma żadnych przestrojów i tak dalej. Bierzemy sobie, oczywiście, poczekajcie. Działamy na systemie operacyjnym Linux Mint Lambda 6 i mamy procesor Ryzen 7 5700G z zintegrowaną grafiką Radeon Vega 8, 32 GB RAM-u, ale z 27, dlatego że część tej pamięci musi być przeznaczona dla procesora graficznego wbudowanego w procesor. Moja grafika, którą korzystam obecnie, jest to RX 580 XFX OC XXX Edition 8 GB. No i karta graficzna w procesorze Radeon, procesorze AMD Ryzen 7 5700G to jest Radeon Vega 8. Czyli Radeon Vega Mobile Series. System wyświetlania X11, co jest wspaniały. I w Linuxie, jeżeli chcecie dokonać w OBS-ie zmiany toru dźwięku, zmiany jakości dźwięku i tak dalej, wchodzicie w ustawienia. Mam słuchawki podpięte, ale to nie ma nic do znaczenia. Wchodzicie w wejścia i tu mamy mój mikrofon. Jest podpięty pod kartę dźwiękową Sound Blaster FX. I tu mamy głośność 35. Zobaczcie, co się stanie. Tu mamy suwak mikrofonu. Jak za bardzo podgłośnie, to się dźwięk zrobi bardzo chujowy. I będzie nieprzyjemnie charczał i tak dalej. Ale jak zmniejszymy sobie do 25, to nagle do 31, to nagle dźwięk staje się bardzo przyjemny i wyrazisty. I o to właśnie z tym chodzi, że na tym polega umiejętne dostosowywanie parametrów urządzeń nagrywających. Tu mamy mikrofon z kamerki Creavita LiveCam i tu też mamy ustawiony poziom na 20, ale możemy go zwiększyć na 25 i to będzie wystarczyć. Więc ja uważam, że ten krótki poradnik, jak ustawić mikrofon w Linuxie, wystarczy. Ja rozumiem, że w wielu wersjach, jak na przykład Linux, poczekajcie, jak ten system się operacyjny nazywał, co mój przyjaciel Paweł ma u siebie w komputerze, nie wiem, nie pamiętam, ale u niego to tam jest coś spartolonego, więc mam, Paweł, nadzieję, że, przepraszam, że to, co ja teraz pokazałem, to na przykład tobie pomoże. Bo z twoim systemem to jest właśnie taki problem, że może to pomoże tobie dostosować sobie profil audio, że OBS będzie ci świetnie działał. Mam nadzieję, że pomogłem komuś, na pewno komuś pomogłem. Właśnie, Pawła, system operacyjny, na którym działa Linux, nazywa się MX Linux. Więc Paweł, mam nadzieję, że ci pomogłem, przyjacielu. Jeżeli chcesz nagrywać filmy, to kup sobie taki lepszej klasy mikrofon z szerokim właśnie torem audio. Na przykład jak ja mam... poczekajcie. Jaki mikrofon mogę wam polecić? Powiem tak, to nie jest sponsorowana promocja, ani to nie jest
lokowanie produktu, ale to nie jest nic takiego, bo ja nie dostałem od nikogo pieniędzy, z nikim nie mam podpisanych umów, muszę to powiedzieć, bo łokik. Ale mogę wam na początek, jeżeli chcecie nagrywać na Linuxie i chcecie nagrywać na YouTube, to mogę wam polecić ten mikrofon SPC Gear, dlatego że on działa bardzo dobrze. Wiem, bo u kolegi testowałem i mogę powiedzieć, że naprawdę działa bardzo dobrze. Więc jeżeli naprawdę chcecie wziąć się na poważnie za nagrywanie w Linuxie, to mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.